Probus, mobilne centrum informacji, po raz drugi zawitał do Grodziska Mazowieckiego. Jak widać, zainteresowanie naszymi informacjami jest ogromne, nie ma co się dziwić, ponieważ Grodzisk Mazowiecki jest bardzo aktywnym beneficjentem funduszy unijnych dla Mazowsza. Jest to bardzo dobra inicjatywa, gdyż nie każdy, kto chciałby uzyskać takie fundusze, skorzystać z funduszy, może to znaleźć. Ja pracuję w Gminnej Bibliotece Publicznej i wzięłam po to, żeby może skorzystać z tych środków, jak będzie taka możliwość. Ja potrzebuję mieć informacje na temat rozwoju tu w Grodzisku placówki kształcenia ustawicznego. Gmina Grodzisk Mazowiecki to wyjątkowa gmina i tę wyjątkowość chcemy podkreślić jeszcze i umocnić poprzez korzystanie z programu, regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego. Tak więc do tego programu przygotowujemy wiele projektów, które pozwolą pozyskać pieniądze i zainwestować w nasze miasto i w naszą gminę. Elementem tego projektu jest Willa Radogoszcz. Będzie ona zorganizowana tak, żeby stanowić galerię etnograficzną. W ramach tych projektów wybudowaliśmy już w strefie przemysłowej ulicę Rybną, zmodernizujemy ulicę Chrzanowską i również wybudujemy nową ulicę w strefie przemysłowej w Natolinie. Serdecznie zapraszam Państwa do Grodziska. Naprawdę warto nas odwiedzić. Jeśli chodzi o informacje na ten temat w społeczeństwie, na temat uzyskiwania funduszy z Unii, no nie wygląda to najlepiej. Wydaje mi się, że każda inicjatywa w tych tematach jest doskonała. To bardzo dobra inicjatywa, że Eurobus przyjechał tutaj i reklamuje środki unijne, które można wykorzystać również w mojej szkole. Regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego to dla nas bardzo ważny i znany termin. Jesteśmy dumni, że uczestniczymy w tym programie i niespełna tydzień temu razem z panem marszałkiem Adamem Struzikiem podpisaliśmy dokument, który oznacza, że 1 600 000 zł z tego programu mamy na naszą bardzo ważną drogę. Drogę Adama Mickiewicza, ulicę miejską, która łączy drogę wojewódzką i krajową. W tej gminie można uprawiać 2 razy w roku takie warzywa jak kalafiory czy brokuły. Chcemy już w tym roku zrobić jeszcze jedno święto, święto brokuła. Wiadomo, że z tego pożywnego warzywa można robić wspaniałe sałatki, znakomite zupy krem i bardzo wiele jeszcze innych dań. To jest modne warzywo, a Ożarów produkuje na eksport i do Polski najlepsze brokuły. Ożarów Mazowiecki to także gmina z dużymi ambicjami. Złożyliśmy 9 projektów w ramach regionalnego programu operacyjnego. Projekty te zostały dobrze ocenione, aczkolwiek nie otrzymały dofinansowania. Wskaźnik podatkowy, dochodowy na głowę mieszkańca niektórym gminom pomaga, niektórym wręcz przeciwnie, ale nie tracimy nadziei i przygotowujemy kolejne projekty. Do Ożarowa warto przyjechać na chwilę, na 2 godziny. Tutaj można bardzo dobrze zjeść w kilku wspaniałych restauracjach. Tu można też wygodnie przenocować. Do Ożarowa można przyjechać też na całe życie, bo ciągle są w sprzedaży bardzo wygodne działki, dobrze położone i tu można postawić swój wymarzony dom na całe życie. Już po raz trzeci realizujemy projekt Eurobus. Pozwoli on naszym beneficjentom na uzyskanie pełnych informacji o możliwościach wykorzystania funduszy unijnych. A jest o co zawalczyć. Są jeszcze środki.